Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnej już lekcji kursu programowania w języku Kotli na moim kanale. Dzisiaj, po operatorach arytmetycznych, które poznawaliśmy najpierw, i operatorach porównania, które poznawaliśmy ostatnio, przyszła pora na kolejny rodzaj operatorów operatory, które nazywamy operatorami logicznymi. No właśnie, one troszeczkę działają. Współbieżnie, że tak powiem, z, z operatorami z poprzedniej lekcji to są operatory porównania, i za chwilę sobie pokażemy, właśnie na przykładzie, o co mi chodzi, dlaczego tak mówię, że one bardzo często ze sobą się łączą. Dzieje się tak dlatego, że operatory logiczne, podobnie jak powiedziałem w trakcie poprzedniej lekcji, jak operatory porównania, zawsze w wyniku swojego działania zwracają nam wynik, którego je, który jest typu boolean. Który jest typem boolean? Logicznym, tak? Typ boolean to jest typ logiczny. I dokładnie tak samo jest z operatorami typu logicznego. One zawsze zwracają typ boolean, tylko działają troszeczkę na innej zasadzie. Za chwilę pokażemy sobie tą różnicę. Utworzę sobie więc mono, zmienną pomocniczą x x do przechowywania wyniku tymczasowego typu boolean po dwukropku. Wszystko tutaj powinno być jasne i logiczne. Teraz do tej zmiennej x, XX xxowej przypiszę równa się, x równa się, przypiszę wynik takiego porównania jak 5 większe od 5. No, to do tej pory znamy. Tutaj wiemy, że wszystko nam się zgadza. Operator porównania w wyniku swojego za działania zawsze zwróci typ logiczny boolean. x jest typu boolean, więc wszystko tutaj ładnie się łączy i wszystko działa. Jednak to nie jest żadna nowość. Mówimy o operatorach logicznych, tak więc należałoby tutaj pokazać, jak. jak ten operator logiczny. Pierwszym z takich chyba najprostszych do zapamiętania operatorów logicznych, ponieważ są trzy od razu tutaj wspomnę, wspomnę tak więc o połowę mniej niż w poprzedniej lekcji tak więc jeszcze powinno być prościej, jeszcze szybciej niż lekcja poprzednia, ale wracając, pierwszym z tych operatorów logicznych będzie tak zwane logiczne lub z angielskiego Mówimy na to or, tak? Bo po angielsku lub mówimy jako or. Czasami też używa się w, 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 słowa logiczna suma. To jest dość ważne w kontekście tego, co pokażę na sam koniec, a mianowicie pierwszeństwa wykonywania, ale to pokażę na sam koniec. Warto, warto po prostu zapamiętać, że jeszcze tutaj używa się czasami słowa logiczna suma, ale najczęściej mówi się na to logiczne lub bądź po angielsku logiczne or. Dobrze. I op, Operatory logiczne Przynajmniej dwa pierwsze z nich, dwa pierwsze, które pokażemy, są podobnie jak operatory porównania działają zawsze na dwóch argumentach, tak? Operator porównania, my to robiliśmy, może tego nie wiem, ale zawsze ma lewą stronę swojego argumentu i jak gdyby prawą stronę prawy argument, tak? A operator występuje pomiędzy nimi. Operator logiczny, właśnie dwa pierwsze z nich, bo trzeci jest nieco inny, to dwa pierwsze z nich też występują, w, jak gdyby w parze, mają lewą stronę i prawą stronę, mają dwa argumenty, a tego brakuje nam tutaj do budowania. Jakby prawej strony tego argumentu, utworzenia tutaj prawego argumentu. Więc po prawej stronie utwórzmy sobie oto taki argument. Jeden jest różne, pamiętamy, znak. Wykrzyknika i równości daje nam, jak gdyby, negację równości, to znaczy znak różności. Jeden różne od dwóch. Mamy więc dwa operatory porównania rozdzielone po lewej i prawej stronie operatora logicznego. No właśnie, i teraz możemy już dostrzec różnicę pomiędzy operatorami porównania a operatorami. Jak gdyby logicznymi. Te operatory porównania powiedziałem, że operują na liczbach, choć nie tylko, powiedziałem, że to raczej jest takie 90% zastosowań, ale głównie, najczęściej porównujemy jakieś liczby. Chcemy zobaczyć, czy coś jest większe od czegoś, czy też mniejsze od czegoś, czy też równe, operują na liczbach, a w wyniku swoim w rezultacie zwracają właśnie typ logiczny boolean, typ ból. Natomiast operatory logiczne, który pierwszy tutaj wstawiłem tutaj w środku, nie działają już na liczbach, bo to nie miałoby większego sensu, nie działałoby, tylko działają już na argumentach typu boolean. To znaczy, że do swojego działania wymagają jednego argumentu typu boolean po lewej stronie i drugiego typu po, po prawej stronie, również typu boolean, również typu logicznego. One, jak gdyby te dwa typy boolean biorą ze sobą, scalają i wiedzą już, jak gdyby na podstawie pewnych operacji, co z nimi zrobić. A jakie to są operacje, to sobie właśnie za chwilę pokażemy, na sam koniec, na ten moment po prostu. Chciałbym, abyście wiedzieli, że typ że przepraszam operatory porównania najczęściej na liczbach, dwóch argumentach typu liczbowego, a zwracały nam typ logiczny typu boolean, natomiast operatory logiczne wymagają typu boolean, ponieważ one je ze sobą jak gdyby też porównują w pewien sposób, ale to są już dwa typy boolean, bo tutaj można by powiedzieć, że w tle my tego nie widzimy tak naocznie, ale w tle oczywiście utworzy się tutaj jeden typ boolean, jeden typ logiczny, a tutaj drugi typ boolean, drugi typ logiczny i operator logiczny te tego logicznego, OR logicznego lub będzie już wiedział, co z nimi tutaj zrobić. Tak, jeszcze tylko wspomnę, bo to jest dość mało charakterystyczny znak, ta pionowa kreska, bardzo rzadko się go używa i wiem, że wiele osób ma problem później wstawieniem tego znaku i pojawiają się pytania, a ja chcąc je uniknąć, to po prostu, może tutaj w komentarzu jeszcze raz napiszę, aby utworzyć taki znak, to jest odwrotny slash niż ten używany do komentarza, nie, nie ten. Slash, który już do komentarza, tylko ten odwrotny slash. Kiedy znajdziemy ten bug, back, tak zwany backslash, to wystarczy wcisnąć klawis shift, aby wstawić alternatywny znak. I ta pionowa kreska właśnie znajduje się nad backslashem, czyli shift backslash tak naprawdę. I wstawiamy ten znak. Pionowej kreski, to są jak gdyby dwa odrębne znaki, co też jest dość ważne. Musimy go wstawić dwukrotnie, wstawiamy go dwa razy, bo logiczne: OR pisze się po prostu dwa razy, dwukrotnie pionowa kreska. Dobrze, skoro już znak OR na pewno każdy umie wstawić, już wie w jaki sposób go, że tak powiem, utworzyć. Zobaczmy w takim razie, co nasza zmienna x przechowuje, a za chwilę wytłumaczymy dlaczego tak, jeżeli ktoś by tutaj nie wiedział. Pewnie większość z Was jeszcze nie wie, jeżeli nie miała z tym do czynienia. Kompilacja programu i szybkie wskazanie, że pod zmienną x znajduje się typ boolean, to jest oczywiste, ale o wartości true. Wartość logiczna wynosi true. Dlaczego? Przeanalizujmy go sobie, zobaczmy, co zwraca nam lewa strona, co zwraca nam prawa strona. 5 jest większe od 5. No z poprzedniej lekcji każdy już tutaj powinien wyśpiewać, że to zwraca nam oczywiście wynik logiczny false. Bo prawa, lewa strona nie jest większa od prawej. Mówimy, że tutaj jest false. Dobrze, więc po lewej stronie wiemy, że w domyśle zostaw zwrócona tutaj wartość false, natomiast zastanówmy się nad prawą stroną. Jeden jest różny od dwóch. No, jak najbardziej, nawet mówiąc to słownie, widzimy, że z tego wynika prawda. Bo jeden jest różny od dwóch, faktycznie. Dlatego po prawej stronie wiemy, że utworzy nam się typ logiczny yy, boolean, oczywiście, ale z wartością prawdy, true. Dobrze, więc już wiemy, co będzie znajdowało się po lewej. Stronie false, po prawej true. I operator logiczny, jak gdyby na koniec, bierze te dwie wartości ze sobą i porównuje je w pewien sposób. A lub właśnie konkretnie ten operator lub te dwie pionowe kreski porównuje te dwie wartości w taki sposób, że szuka, czy po lewej stronie znajduje się prawda. Jeżeli tak, to można by powiedzieć, że od razu zwraca wartość prawdy, nawet nie zastanawiając się nad tym, co stoi po prawej stronie, to też wynika z oszczędności procesora i tak dalej. Nie ma sensu spra sprawdzać prawej strony, bo od razu zwraca wartość prawdy, jeżeli napotka tutaj. Natomiast jeżeli tu napotka wartość fal false, to jest w naszym przypadku, kiedy tu jest nieprawda, sprawdza jeszcze wtedy drugą stronę, czyli prawą stronę i szuka, czy tutaj jest wartość prawdy. Tak, tutaj była wartość prawdy, więc też w rezultacie swojego działania zwraca wartość Prawdę. Dlatego on się nazywa lub, bo szuka albo tutaj, albo tutaj, tak, lub tutaj, lub tutaj prawdy. Więc w naszym rezultacie, w naszym wyniku tutaj została zwrócona wartość prawdy. Dobrze, przeanalizujmy sobie pozostałe te przypadki, aby zobaczyć, kiedy on zwróci wartość false, dla jakich argumentów, a dla jakiej zwróci wartość prawdy. Wypiszę sobie jeszcze jednego printlina tutaj pod spodem i teraz zamiast wstawiać za każdym razem jakieś porównanie, co dla Was jest na pewno mniej czytelne, bo trzeba za każdym razem się zastanawiać, ja po prostu przejdę na wartości logiczne, które wpiszę bezpośrednio z klawiatury. Tak, false już wpisywaliśmy, kiedy. Uczyliśmy się typu danych typu Boolean oraz true, które będę za chwilę używał. Natomiast teraz po lewej stronie po prostu na sztywno sobie wstawię wartość false, na którym operator logiczny operuje, to co sobie wcześniej powiedzieliśmy. Operator lub dwie pionowe kreski i wartość po prawej stronie powiedzmy na początek też false, tak aby istniały tutaj dwie wartości typu false. Ja jeszcze tutaj szybki dam komentarz po prawej stronie i wam napiszę, co to jest, aby wam się nie myliło bądź. OR bądź po polsku mówilibyśmy na to loop, tak? OR bądź loop. Dobrze. Zobaczmy w takim razie, co wypisze nam operator loop dla dwóch wartości false, tak? False lub false. Jak myślicie, co tutaj uzyskamy? No, fałsz i fałsz to jest jak najbardziej fałsz, ponieważ i po lewej stronie i po prawej stronie znajduje się fałsz. Tak, a operator lub szuka prawdy, albo prawda albo prawda. Jej nie znalazł, dlatego w rezultacie takiego porównania zwrócił wartość false. Dobrze, kiedy po prawej stronie istniałaby wartość prawdy, to jest ten przypadek powyżej, go już my mamy powyżej rozważonego, więc wiemy, że to nam zwróci wartość prawdy. True tego już nie będę pokazywał, ale po lewej stronie wstawię wartość prawdy, natomiast po prawej stronie znajduje się wartość false, czyli na odwrót jak w przypadku. Z linii czwartej można by powiedzieć. Skompiluję teraz program jeszcze raz. No i pojawił nam się już wartość true. Została ona zamieniona ponieważ operator lub znalazł prawdę po lewej stronie i tak naprawdę dalej już nie musiał szukać, nawet nie musiał rozważać tego, co znajduje się po jego prawej stronie. Bo operatorowi lub wystarczy tylko jedna prawda, aby ostatecznie zwrócić wartość prawdy. I to jest jak gdyby taka definicja tego operatora lub. Dobrze. Natomiast wstawmy tutaj. Yy, Obydwie prawdy, zarówno po lewej stronie, jak i po prawej stronie, czyli po lewej stronie wartość true, po prawej stronie wartość prawdy, to jest dalej prawda. Mówimy, często sobie osoby tłumaczą to w taki sposób, że prawda lub prawda to jest jak gdyby jeszcze większa prawda, dlatego tutaj musi zostać zwrócona wartość prawdy. Dobrze, więc operator lub najłatwiej jest zapamiętać w taki sposób, że zwróci tylko wartość false. Kiedy obydwa jego argumenty są fałszywe, tak? Ten pierwszy przypadek, kiedy tu mieliśmy false i tu mieliśmy false, on wtedy zwraca wartość false, nieprawdy, natomiast w wszystkich pozostałych przypadkach zawsze zwraca wartość prawdy. Dobrze, przejdźmy do drugiego z operatorów logicznych, jakim będzie print line. Otwieramy nawiasy okrągłe. Teraz już będę posługiwał się cały czas tym, jakby wstawianymi wartościami logicznymi na sztywno, czyli tutaj będzie, pierwsze to będzie false. I operator i piszemy w taki sposób, że wstawiamy podwójny ampersand. Ten podwójny znaczek ampersanda, jak gdyby tak, też dwa razy. Tutaj jest pomiędzy nimi jak gdyby odstęp. Piszemy je dwukrotnie. Następnie wstawię sobie również wartość false, false. Przepraszam, tutaj nazwę, jaki to jest operator, tak jak wcześniej. Na ten operator mówimy logiczne i po polsku, a po angielsku i tłumaczymy jako and, czyli logiczne and bądź logiczne i. Ta alternatywna nazwa będzie nam mówiła jeszcze, że to jest tak zwane logiczna nie suma, tylko w tym przypadku powiedzielibyśmy, że to byłby logiczny iloczyn, czyli jak gdyby wynik mnożenia. Tak jak tutaj mówiliśmy o sumie, dodawanie, tak tutaj byłoby mnożenie. To będzie ważne w kontekście właśnie tego pierwszeństwa, które pokaże na sam koniec. Za chwilę do tego przejdziemy. Natomiast najpierw sobie sprawdźmy, dla jakich wartości, jakie wartości zwraca nam nasz. Logiczny operator and i, czyli stwórzmy, jak gdyby mówi się na to, tak, tak, tak jak gdyby tabel, tabelę prawdy na to się mówi. Dobrze, dla false i false po dwóch stronach jest false. Ten operator zadziała identycznie jak operator lub ten powyżej. Daje nam dalej wartość false, bo nigdzie nie znalazł prawdy. Tutaj nie ma żadnej różnicy. Wstawmy teraz prawdę po, lewej, po prawej stronie, przepraszam, po lewej stronie dalej jest false. Skompiluję program jeszcze raz. I widzimy, że operator dalej nam zwraca wartość false, więc tutaj już jest pierwsza różnica względem operatora logicznego lub, bo ten wiemy, że zwrócił już by nam wartość prawdy, no i zakończył swoje działanie. Natomiast tutaj sprawdzono obydwie strony i dalej jest false. No właśnie, bo operator logiczny, jak sama jego nazwa mówi, jest operator i. On szuka i po lewej stronie wartości prawdy true i po prawej stronie szuka wartości prawdy true, aby w rezultacie dać nam wynik prawdy. Czyli to false po lewej stronie jeszcze bym musiał zastąpić na wartość true. Teraz mamy dwie prawdy. Kompilując teraz program, to jest jedyny przypadek, kiedy operator logiczny i zwróci nam wartość prawdy w ogólnym Rozrachunku, że tak powiem, w rezultacie. Natomiast nie mieliśmy jeszcze tego przypadku, że po lewej stronie jest wartość prawdy, a po prawej jest wartość false, czyli jak gdyby na odwrót. No tutaj operator logiczny i oczywiście dalej nam zwraca wartość false, bo nie znalazł dwóch prawd. Czyli ten operator jest łatwiej troszeczkę zapamiętać na odwrót, bo operator i zwraca nam wartość prawdy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy obydwa jego argumenty są prawdziwe, zarówno lewa, jak i prawa strona. Na odwrót do operatora logicznego false. Gdzie zapamiętywaliśmy, że on zwraca nam wartość fałsz, nieprawdy tylko wtedy, kiedy obydwa jego argumenty są nieprawdziwe. Dobrze, to już są dwa logiczne operatory z trzech, ich jest całkiem mało, że tak powiem. Tak więc został nam ostatni z nich, a mianowicie chyba najprostszy do zapamiętania, najłatwiejszy i wyjątkowy pod takim względem, że jest to. Operator jednoargumentowy. Na samym wstępie, właśnie mówiłem, że te operatory logiczne będą działały na dwóch argumentach, la, lewa i prawa strona, ale tylko dwa pierwsze z nich, ponieważ trzeci jest specyficzny, jest to tak zwany operator jednoargumentowy. I zobaczmy sobie to na takim przykładzie, że wstawię sobie tutaj po prostu wartość true. Jeszcze nazwę sobie, jak mówimy na ten operator. W języku angielskim będzie to not, bo not to jest po prostu nie, tak? Przeczenie nie. Natomiast na język polski będziemy to tłumaczyli po prostu jako nie. Dobrze, wyświetlę sobie po prostu teraz wartość true na ekranie konsoli, tutaj wiadomo co się stanie, po prostu zostanie wyświetlona ta wartość true, ale chcę to po prostu pokazać jeszcze przed wstawieniem operatora logicznego i teraz ten operator logiczny dopiero dodam. W którym miejscu? Jest to Pojedynczy. O, powiedziałem, że to jest operator logiczny jednoargumentowy, dlatego nie podajemy tutaj żadnej drugiej wartości. On nie znajduje się pomiędzy dwoma wartościami. Tak, to tutaj nie ma sensu, więc to usuwam. On znajduje się przed wartością którą ma przeczyć, której ma przeczyć, którą ma negować, byśmy powiedzieli. Znajduje się przed. Czyli znajdując się po lewej stronie wartości true, wiemy, że będzie on jak gdyby odwoływał się do wartości true. A przeczenie to jest nic innego jak w logice zamiana wartości na przeciwną. Bardzo proste, dlatego powiedziałem, że ten trzeci operator będzie najłatwiej zapamiętać. Tabela prawdy dla niego to będą też tylko dwie wartości, bo będzie to taki przypadek, że jeżeli mamy prawdę Czyli w logice często używamy jedynkę, to zamieniamy to na 0, czyli na fałsz. Natomiast, jeżeli będzie tutaj wartość fałsz, to tę fałsz odwracamy na przeciwne, czyli na wartość true. Czyli na jedynkę w logice byśmy powiedzieli, bo często jedynkę utożsamia się z prawdą, a fałsz utożsamia się z zerem. Ale to tak na marginesie. Mówiłem o tym w odcinku, kiedy tłumaczyłem bramki logiczne, a to jest nic innego jak trzy podstawowe bramki logiczne. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, tego dobrze nie rozumie, to zapraszam do odcinka właśnie o bramkach logicznych. Tam to w bardzo prosty sposób starałem się przedstawić. Dobrze, zobaczmy jednak, co z tym naszym truś się stanie. Wy już możecie zgadywać, czego się domyślacie, jaka wartość teraz zostanie uzyskana na ekranie. Konsoli, no mam nadzieję, że większość was zgadła. Wartością jest teraz false, bo to jest jedyna przeciwna wartość, jaką możemy uzyskać z wartości true. No i analogicznie stałoby się do wartości false. Jeżeli będziemy mieli false, no to odwracamy ją na drugą stronę, to jest wartość true. To zawsze się po prostu zamienia na przeciwne. Dlatego mówiłem, że not. Czyli logiczne nie jest najłatwiejsze do zapamiętania. Dobrze, teraz już tak kończąc, ponieważ to są wszystkie trzy operatory logiczne, które na, dla Was na dzisiaj przygotowałem no i które w ogóle występują w języku Kotlin. Natomiast. Warto tutaj wyjaśnić jeszcze jedną rzecz, o której bardzo dużo osób nie wspomina, a mianowicie tak zwanym pierwszeństwie działań. Kiedy mieliśmy operatory arytmetyczne, operatory matematyczne, troszeczkę zapomniałem, muszę przyznać, się wspomnieć o tym, że możemy oczywiście tworzyć jak gdyby takie ciągi działań, to znaczy na przykład utworzę tutaj 2 plus 2 i do tego dodam jeszcze mnożenie razy 2, tak? Wszystko w jednej linijce. Dobrze. Natomiast tego sobie jak gdyby nie sprawdziliśmy, i zastanówmy się, co stanie się w takim przypadku. No jeżeli komputer działałby od lewej do prawej strony, no to mielibyśmy sumę 2 plus 2, 4 razy 2, 8. Jednak czy tak się stanie w rezultacie, w wyniku, jak myślicie? Nie, zamiast 8 pojawiło się tutaj 6, a to dlatego, że język Kotlin jest na tyle mądry, że również wie jakie jest pierwszeństwo wykonywania działań. I najpierw wykonał nam tutaj mnożenie, co jest zgodne z zasadami właśnie matematyki, 2 razy 2, 4, jeżeli sobie to w głowie policzymy, a na końcu przeszedł dopiero do sumy, do dodania do tego wartości 2. Czyli w rezultacie dało nam to wynik 6. 4 plus 2 daje nam wynik 6. Tak więc tutaj zaszła kolejność działań. Natomiast oczywiście my możemy wymusić jak gdyby swoją kolejność działań, która by nam bardziej odpowiadała, a robić się to za pomocą zwykłych nawiasów okrągłych. Bardzo ważne jest to, jeżeli byśmy zagnieżdżali tutaj na przykład jeszcze jakieś kolejne nawiasy okrągłe, może u mnie to nie ma większego sensu. To one też muszą być nawiasami okrągłymi. Nie stosujemy tutaj żadnych innych nawiasów kwadratowych, ponieważ te. Są przewidziane do innych operacji. Tak, tutaj jest po prostu zagnieżdżanie wielu nawiasów okrągłych, jeżeli zaszłaby taka potrzeba. Nam natomiast wystarczy przeciążenie tego dodawania, bo chcemy, aby ono po prostu zaszło pierwsze, to z lewej strony, a później dopiero zaszło mnożenie. Tak więc 2 plus 2 razy 2 powinno dać nam ten wynik, który na początku sobie. Obliczyliśmy, mówiliśmy, czyli wartość 8. Zobaczmy po skompilowaniu programu. Tak jest. Na ekranie konsoli faktycznie wartość zamieniła się na wartość 8. Działa. No ale czemu to mówię w odcinku o operatorach logicznych? Nie mówię tego bez, jak gdyby bez powodu, bez przyczyny. Mówię o tym dlatego, że operatory logiczne również mają swoją ustaloną kolejność wykonywania. A ponieważ są tylko trzy, to ta kolejność jest dość prosta. Ponieważ, może pokażmy sobie to na przykładzie i znowuż. Zanalizujemy ten przykład, jak gdyby od lewej do prawej strony. Najpierw włączę sobie dwie wartości logiczne true i false operatorem logicznym loop, tak? Następnie dodaję do tego jeszcze trzeci operator and. Można w taki sposób robić. To jest dokładnie ta sama analogia, jak powyżej z operatorami matematycznymi i na końcu enda daje jeszcze wartość false. No i zastanówmy się teraz znowu, jeżeli analizowalibyśmy to od lewej strony, no to true lub false, wracamy do tej jak gdyby tabeli prawdy, przypominamy sobie to, co najmniej jedna prawda daje nam wartość prawdy, tak, czyli zaznaczając to całe, wiemy, że powinno nam dać w rezultacie wartość prawdy. True. Natomiast dalej mamy jeszcze jeden operator logiczny i jego działanie jest następujące. Jest operator i, czyli po lewej stronie mamy prawdę w domyśle i false. No daje nam oczywiście wartość false, bo operator i wymagał już dwóch prawd, których tutaj nie dostał. Więc w całym rezultacie zaznaczając za całe to działanie powinno dać nam to wynik false. Jednak czy tak się stanie, możecie zgadywać, aby próbować obliczyć, jak myślicie, dało nam wartość true, czyli przeciwnej, której się spodziewaliśmy. No, nie do końca stało się to tak dlatego, że operatory logiczne również mają swoje pierwszeństwo działania. I celowo tak podkreślałem, że o logicznym i mówimy jako o logicznym iloczynie, czy też wyniku mnożenia, natomiast o logicznym lub mówiliśmy jako o sumie, ponieważ jeżeli przełożymy to na mnożenie i dodawanie, wiemy, że mnożenie właśnie ma pierwszeństwo w działaniu nad. Dodawaniem, dokładnie tak samo jak było tutaj powyżej, w pierwszeństwie działań matematycznych. Więc, jeżeli sobie tak to utożsamimy, to już wszystko staje się jasne i bardzo łatwo jest to zapamiętać, że najpierw zaszła ta operacja i analizując to false, i false daje nam oczywiście false, ale na końcu jest jeszcze operator loop, czyli ten nasz or, i tutaj ma true lub false, on oczywiście zwraca wartość prawdy, bo wystarczy mu jedna, stąd też w rezultacie tego działania na końcu pojawiła nam się na ekranie konsoli wartość prawdy true, ponieważ zaszła tutaj kolejność wykonywania jak gdyby operatorów logicznych, czyli z tego po prostu wywnioskujemy, że operator logiczny i ma pierwszeństwo, jest ważniejszy w wykonywaniu nad operatorem logicznym lub. Natomiast działanie takich operatorów również możemy oczywiście przeciążyć z pomocą przychodzą nam tutaj zwykłe nawiasy okrągłe, które mogę wstawić przed i zamknąć po takim działaniu, które chcemy, jak gdyby wymusić jego pierwszeństwo. My wymuszamy, aby najpierw wykonał się lub, a później wykonał się i. Teraz faktycznie wartość wróciła do tego, co z samego początku, jak gdyby się spodziewaliśmy, bez kolejności wykonywania tych działań, była to wartość false, zgodnie z tym, co sobie wcześniej analizowaliśmy. Jeżeli natomiast chciałbym tutaj przywrócić z powrotem wartość prawdy, ale nie usuwając tych nawiasów okrągłych, no to mógłbym użyć tutaj ostatniego z poznanych dzisiaj operatorów logicznych. Była to operator negacji, czyli znak wykrzyknika, i powiedzmy. Mógłbym sobie zanegować prawą stronę, bo tutaj wiemy, że jest prawda. Natomiast problem jest z tą prawą stroną. Należałoby tutaj zanegować tą wartość false. Znak wykrzyknika, czyli negacji, jak gdyby zawsze ma pierwszeństwo, zawsze wykona się przed pozostałymi operatorami. Chyba, że byłby przed całym nawiasem, no to wtedy neguje dopiero na końcu ten nawias, tak? Ale jak gdyby zawsze ma pierwszeństwo znak wykrzyknika, znak negacji. Więc mieliśmy false, powinna zostać wartość zmieniona na prawdę. I tak dokładnie też się stało. Kiedy skompilowałem ten program, mamy z powrotem wartość prawdy, bo już po prawej stronie występuje prawda. Tak, widzimy to w głowie, jest zanegowane, false, i po lewej stronie znajduje się prawda. Dobrze, to jest tak naprawdę cała wiedza na temat operatorów logicznych. Ich jest tylko trzy, tak więc powinno być jeszcze łatwiej niż w lekcji poprzedniej. Dalej, być może nie widać jakiegoś takiego dużego zastosowania na, w praktycznym przykładzie tych operatorów, ale uwierzcie mi, teraz już przejdziemy do takich odcinków, w których te operatory ze sobą będziemy łączyć i będziemy wykorzystywali już w konkretnych instrukcjach i od tego będziemy uzależniali na przykład czy dany fragment kodu ma się wykonać czy też nie czyli tworzenie gdyby taką logikę programu już mówimy o tym mówimy o tworzeniu właśnie logiki programu natomiast może wracając do takiego operatora tutaj po różności wspomniałem też Pokazuje ten operator różności, że ja lubię go nazywać jako negacja równości, tak? Bo mamy tutaj zarówno znak negacji, teraz już wiemy dlaczego, bo dzisiaj go poznaliśmy, dzisiaj go wykorzystaliśmy, i mamy również znak pojedynczy równa się, czyli operator, który kojarzy nam się z porównaniem. Więc może dlatego też używałem wtedy specjalnie słowa negacja równości, bo powiedziałem, że do tego wrócimy. Pomimo, że na ten operator mówimy jako różne. To tylko taka mała ciekawostka, jak gdyby na sam koniec, bo obiecałem po prostu, że. Do tego wrócimy. Dobrze, skoro znamy już wszystkie trzy operatory logiczne, myślę, że ten odcinek możemy już kończyć z nową dawką wiedzy. W tej lekcji ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Standardowo liczę na to, co zawsze, czyli na subskrypcje, oceny i komentarze. Natomiast dzisiaj się już z Wami żegnam. Cześć i do słyszenia w trakcie kolejnych lekcji kursu Kotlin na moim kanale.